Witajcie. Dzisiaj wracamy na kanał Żyjesz tylko raz. Po długiej przerwie osobistego nagrywania i pewnej przerwie nagrywania innych braci myślimy cały czas w jakim kierunku powinien iść ten kanał, jakie powinny znajdować się treści. No, spróbujemy nagrywać coś ponownie. Wiemy, że sporo osób cały czas nas ogląda. Że sporo osób wraca do tych filmów, które do tej pory nagraliśmy. Mam nadzieję, że one dają Wam pożytek. W międzyczasie chciałem tylko przypomnieć o tym, że mamy drugi kanał Żyjesz tylko raz nauczania. Tam pojawiają się regularnie tłumaczone filmy. Mamy też trzeci kanał Biblia na każdy dzień. Tam pojawia się audio codziennie na platformach podcastów i na YouTubie. Pojawia się audio z konkretnymi czytaniami. Zaczęliśmy od omawiania Ewangelii według Świętego Jana i idziemy chronologicznie, postępujemy, może nie chronologicznie, ale po kolei, postępujemy fragment po fragmencie i omawiamy właśnie tą Ewangelię. Dzisiaj może kilka tematów poruszę. Chciałbym zacząć właśnie od od słowa Bożego kiedy pierwszy raz przeczytałem cały Nowy Testament Bóg otwarł mi umysł i zobaczyłem jak wspaniała jest jego wola jak wspaniały jest jego plan zbawienia o tym że zbawienie jest z wiary to pojawia się w tak wielu miejscach że naprawdę mocno mnie to poruszyło jednocześnie kiedy pierwszy raz Przeczytałem Nowy Testament ileś lat temu, to miałem wrażenie, że już wiem wszystko, że już wiem wszystko. Dzisiaj wiem, że były to młodzieńcze porywy, i tak naprawdę Słowo Boże jest niezwykłe, bo, bo jest ono głębokie. Jest ono bardzo głębokie. Możemy je czytać codziennie i ono codziennie nas czymś zaskakuje. Możemy czytać przez kilkanaście czy przez, przez kilkadziesiąt lat, i ono cały czas jest świeże, cały czas jest w nim coś nowego. To pokazuje, jak niesamowita głębia i wielkość Boga styka się z naszą małością. Kiedyś przetłumaczyliśmy książkę Dialmudiego, i zachęcam, jest też PDF u nas na stronie, wkrótce też będą wydrukowane wersje, jak studiować z pożytkiem, z korzyścią Słowo Boże. Jest tam wiele cennych rad. I to właśnie Dial mówił o tym, że Słowo Boże jest niezbadane, niezbadanie głębokie, że możemy czytać, czytać, czytać i ono cały czas pokazuje nam coś nowego, cały czas nas czymś zaskakuje, ponieważ Bóg jest o wiele potężniejszy, mądrzejszy. Od nas, tak? Jeżeli czytamy Biblię, to widzimy, pojawia się takie sformułowanie, że ziemia jest pod nóżkiem stóp Boga. Niestety, dzisiejszy świat często o tym zapomina. Dzisiaj ludzie uważają, że są bogami, bo żyją jak chcą, bo nie chcą nikogo słuchać. Jeżeli ty chcesz żyć inaczej, jeżeli widzisz, że twoje życie Traci sens bez Boga, to zachęcam Cię. Otwórz Nowy Testament i zacznij czytać. Zacznij czytać po kolei, fragment po fragmencie. Kościół rzymskokatolicki czasem zachęca do tego, aby czytać według tak zwanych czytań na dzień, czyli to, co codziennie czyta się w kościele. Ktoś nie przyjdzie do kościoła, to może czytać. Ja zachęcam, abyś czytał w inny sposób, abyś. Wziął Biblię i czytał po kolei. Zaczął od Ewangelii Mateusza, przeszedł przez Ewangelię Marka, Łukasza, Jana, Dzieje Apostolskie, listy po kolei. Jeżeli skończysz Nowy Testament, to wróć i zacznij od nowa, i wróć i zacznij od nowa. Naprawdę niesamowite jest to, co Bóg pokazuje nam o sobie. I co pokazuje nam o nas, bo to jakby to jest kluczem. Słowa Bożego, wywyższenie Boga i pokazanie prawdy o człowieku, o człowieku, który niestety jest grzeszny. Dlatego postanowiłem, że na tym kanale Biblia na każdy dzień rozpoczniemy rozważanie Słowa Bożego od Ewangelii Jana. Ewangelia Jana jest niezwykła i naprawdę zachęcam przede wszystkim, abyście sami czytali, modlili się o to, aby Bóg Wam pokazał. Prawdę, ale z drugiej strony, jeżeli chcecie, to możecie sięgnąć do tych naszych materiałów. Bardziej chodzi mi o to, że ta Ewangelia jest niezwykła. Pokazuje Jezusa Chrystusa jako Boga w tak wielu miejscach. Pokazuje też zasady zbawienia, co jest niesamowite. Ewangelia Jana mówi o zasadach zbawienia. Pierwszy list apostoła Jana mówi o tym, jak sprawdzić, czy faktycznie. Jestem chrześcijaninem? Czy jestem zbawiony? Czy podążam właściwą drogą? Czy być może myślę tylko, że podążam? Tak jak mówiłem, gdy na początku czyta się pismo, to ono się wydaje łatwe, może czasami dla niektórych nawet nudne. Wiem, że niektóre osoby też mówią, że nie rozumieją tego słowa. Dlatego ważne jest to, aby znaleźć jakiś nauczycieli, niekoniecznie nasz kanał, ale nauczycieli, którzy tłumaczą Słowo Boże. Dzisiaj pojawia się wielu nauczycieli, którzy opowiadają różne przypowieści, różne bajki, różne opowiastki, humorystyczne historie. Wydaje się, że nie takie jest zadanie nauczycieli. Widzimy już od Starego Testamentu rozpoczyna się, można powiedzieć, urząd czy zadania dla Wybranych mężczyzn, to jest ważne, że tylko mężczyzn, m, którzy zaczynają czytać i tłumaczyć Słowo Boże. Co dany fragment tak naprawdę znaczy? Ewangelia Jana, y, pierwszy rozdział zobaczcie, przeczytam może fragment Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku, wszystko przez nie się stało a bez niego nic się nie stało z tego co się stało w nim było życie a życie było światłością ludzi a światłość świeci w ciemności a ciemność jej nie ogarnie 4 5 zdań pięć wersetów a można nad nimi myśleć godzinami godzinami na początku widzimy że Jezus Chrystus nazwany tutaj słowo Jezus Chrystus istniał od zawsze. Widzimy, że przez Niego wszystko się stało i dla Niego wszystko się stało. Bez Niego nic się nie stało. Widzimy, że w Jezusie, Chrystusie było życie, było światło. On jest tym prawdziwym światłem, który świeci w ciemnościach, w ciemnościach naszego życia, w ciemnościach naszego grzechu. Zachęcam przede wszystkim do czytania Słowa Bożego samodzielnego, do wołania do Boga o to, aby pokazał nam prawdę. Dzisiaj, w tym pierwszym odcinku po przerwie, chciałem się odnieść jeszcze do dwóch rzeczy, które myślę, że są dość istotne, jakie wydarzyły się w ostatnim czasie: w, jedna w Krakowie, a, a druga w Polsce. Dwa, trzy tygodnie temu. Kraków obiegła informacja, że na jednym z osiedli ewakuowano cały blok. Ewakuowano cały blok, ponieważ jak się okazało, jeden z mieszkańców posiadał w mieszkaniu w bloku yy, arsenał wielu bomb z czasów II wojny światowej. Wielu niewybuchów. Hmm. Była to szokująca informacja, yy, ponieważ musiał to zbierać przez długi okres i nikt o tym nie wiedział. Myślę, że to jest bardzo szokująca informacja, bo gdyby któryś z nich wybuchł, pewnie zostałby zniszczony cały blok. Zostałby zniszczony cały blok w ciągu kilku sekund. Wielu ludzi to szokowało, wielu ludzi nie mogło uwierzyć, że jak to jest możliwe, że być może mój sąsiad ma w mieszkaniu coś, co może zniszczyć i zabić no setki ludzi w takim bloku. To myślę, że ponad, grubo ponad 100 osób mieszka. To powinno nam dać do myślenia. Po pierwsze, że tak naprawdę nie znamy naszych sąsiadów i nie wiemy, co robią. Mogą być też dla nas zagrożeniem. Ale co ciekawsze i może co ważniejsze, to nam powinno dać do myślenia, że nasze życie na Ziemi trwa tylko chwilę. Dla jednych trwa 20 lat, dla innych 50-80, ale ono może się w dowolnym momencie zakończyć. My dzisiaj nie chcemy myśleć o śmierci. Dzisiaj ludzie w Polsce i w ogóle cywilizacja zachodnia wyrzuca śmierć. Mówią: To jakby nie istnieje. Zobaczmy jeszcze do niedawna może 50-70 lat temu kiedy w Polsce ludzie mieszkali na wsiach. W rodzinach wielopokoleniowych, ta śmierć była czymś normalnym. Po pierwsze, zabijano zwierzęta, tak, żeby je jeść. Czyli już widzieliśmy, że nawet zwierzę musi umrzeć. Po drugie, gdy ktoś z rodziny umierał, zwykle umierał w domu, zwykle przy nim się czuwa, przy nim czuwano, czasem się modlono. Dzisiaj śmierć świat stara się nam pokazać. Schować śmierć, jakby, albo o śmierci nie mówić, albo o śmierci nie myśleć. Świat mówi: żyj dniem dzisiejszym, korzystaj z życia, a w sumie to nieważne, co będzie jutro. Myślę, że to jest bardzo ważne, że to jest bardzo ważne, aby każdy z nas zadawał sobie pytanie: Czy jeżelibym dzisiaj umarł, to będę w niebie, czy w piekle? Musimy rozważyć te dwie rzeczywistości, bo Pan Jezus. Wielokrotnie w swoich wypowiedziach mówił o, o tych dwóch miejscach. Nie pojawia się w Nowym Testamencie idea czyśćca i nie ma co na niego liczyć. Musimy stanąć przed tym pytaniem, czy jeżeli dzisiaj umrę, to pójdę do nieba czy do piekła. Jeżeli myślę, że pójdę do nieba, to muszę się zastanowić na jakiej podstawie tak uważam. Czy na podstawie tego, że myślę o sobie, że jestem dobrym człowiekiem, bo w porównaniu do Hitlera czy Stalina, to większość z nas wydaje się dobra? A może chodzę często do kościoła, może dużo się modlę i myślę, że dlatego będę w niebie, a może robię jakieś dobre rzeczy dla innych, może staram się nie kraść i robię dobre rzeczy. Ważne, abyśmy dzisiaj zastanowili się nad tym, że co będzie ze mną, gdybym dzisiaj umarł. Tak naprawdę, o chwili naszej śmierci nikt z nas nie wie. Wie to tylko Bóg. Tylko Bóg wie, kiedy umrzemy. Może to być faktycznie za 10 lat, za 20, ale może to być jutro. Może zdarzyć się, że ktoś z naszych sąsiadów zrobi coś dziwnego i cały nasz blok zostanie zniszczony. Takie momenty powinny powodować w nas refleksję, zastanowienie. Co stanie się ze mną po śmierci? Są różne teorie ludzkie. Ja zachęcam do tego, aby przyjść do Słowa Bożego. Aby nie ufać żadnym ludzkim naukom. Niestety Słowo Boże nawet to potwierdza, że serce człowieka jest złe. Więc możemy założyć, że jeżeli ktoś z ludzi coś naucza, to może mówić prawdę, ale równie dobrze może kłamać. Możemy to sprawdzić tylko w jeden sposób: Sprawdzić to w Słowie Bożym. Czy to, co dana osoba mówi o śmierci, o życiu, o grzechu, o grzechach, o zbawieniu, czy to samo, mówił Bóg, w swoim słowie, a może mówił coś innego? Ważne, abyście sprawdzali wszystkich nauczycieli, także mnie, nauczycieli to może jest wielkie słowo ale wszystkich ludzi, którzy mówią o czasach ostatecznych, o życiu wiecznym, o tym, co stanie się z nami po śmierci. Wiemy, że nikt stamtąd nie wrócił. Są opowieści, są różne książki, są różne historyjki o ludziach, którzy byli w niebie, niektórzy byli w piekle, tak twierdzą, ale Słowo Boże mówi wyraźnie. Pan Jezus mówił, że tylko ja byłem tam, tylko ja wracam z tamtej strony. Ludzie mają różne wyobrażenia, różne wizje, różne fantazje, różne sny. Wcale nie jest powiedziane, że pochodzi to od Boga. Sprawdzajmy wszystko w Słowie Bożym. Słowo Boże tak naprawdę jest jedynym i ostatecznym autorytetem, i powinno być dla każdego, kto na poważnie chce iść za Chrystusem, albo nawet jeszcze nie chce, ale myśli, pojawiają się w nim takie myśli, co stanie się ze mną po śmierci? Co stanie się ze mną po śmierci? To fundamentalne pytanie dla naszej egzystencji. Widzimy, że świat próbuje dzisiaj dawać szczególnie nam tutaj w Polsce i w świecie zachodnim, gdzie ludzie mają bardzo dużo pieniędzy w większości przynajmniej dużo więcej pieniędzy od, od ludzi żyjących, nie wiem, w Afryce czy nawet w Syrii, w różnych tych krajach. Zobaczmy, Polska jest jednym z najbogatszych krajów na świecie, i świat daje nam różne rzeczy. Świat nas zachęca. Świat mówi. Kup sobie taką rzecz, kup sobie taką. Będzie przyjemnie. Idź na jakąś imprezę, na spotkanie z przyjaciółmi. Napij się alkoholu. Będzie przyjemnie. Zażyj może jakiś narkotyk. Będzie przyjemnie. Ale zobaczmy, ludzie bardzo często gonią za przyjemnością. Biegają za nią. Pragną jej, pragną pokoju. Spokoju. Ale świat tego nie może dać. To jest jedna wielka pokusa. Szatan mówi: zrób to, będziesz się czuł dobrze, zrób to, będziesz się czuł dobrze. Ale potrzebny szatana i to, co świat próbuje nam zaoferować, nigdy nie zaspokoi nas, nigdy nie zaspokoi człowieka. Człowiek nie będzie zaspokojony, dopóki nie spocznie w Bogu. I oczywiście w żaden sposób nie chcę nikogo z Was nakłaniać do tego, aby szukał zaspokojenia w Bogu, ale sygnalizuję pewien problem, który mamy dziś w Polsce. Zachęcam do tego, aby zacząć czytać Słowo Boże. I Słowo Boże pokaże Ci prawdę o Tobie. Prawda Słowa Bożego jest taka, że każdy człowiek jest grzeszny. Ja i Ty. Każdy. Nie ma sprawiedliwego ani jednego. To mówi bardzo wyraźnie Słowo Boże. Słowo Boże mówi też, że dobre uczynki ludzi, księga Izajasza, są dla Boga jak splugawiona szmata. Nie mają żadnego znaczenia w kwestii zbawienia, ponieważ każdy z nas po pierwsze odziedziczył po Adamie grzeszną naturę, a po drugie każdy z nas setki i tysiące razy grzeszył. Pan Jezus mówi, jeżeli gniewasz się na swojego brata, na, na bliźniego, to tak jakbyś go zabił. Ludzie mówią czasami, nikogo nie zabiłem. Standard Boży jest o wiele większy. Ludzie mówią, nie cudzołożę. Ale Pan Jezus mówi, ktokolwiek popatrzy porządliwie na kobietę, już dopuszcza się z nią cudzołostwa w sercu. Czy kiedykolwiek miałeś takie myśli? Miałaś takie myśli? Gdybyśmy byli sądzeni z dziesięciu przykazań, to odpowiedz sobie, czy byś był, czy byś była w niebie, czy w piekle. Bóg jest sprawiedliwy, ale Bóg daje też drogę wyjścia. To drogą wyjścia jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus, który, jak czytamy w liście do Filipian, ogołocił samego siebie, przyjął postać sługi, stał się podobny do człowieka. Człowiekiem Bogiem stał się. Wielka to tajemnica. Przeżył życie bez grzechu, i przez to, że przeżył to życie bez grzechu, mógł je oddać jako ofiarę za nasze grzechy. Bóg na niego wylał sprawiedliwy sąd, który powinien być wylany na nas. Ten gniew Boży, my, to my powinniśmy wisieć na krzyżu. Nie Jezus Chrystus. Ale on w swojej mądrości, w swoim miłosierdziu, w swojej miłości. Podjął taką decyzję. Samo sobie powiedział: Ja sam oddaję swoje życie. Nikt mi go nie zabiera. Niezwykły jest nasz Pan. Zachęcam do tego, aby, abyś przemyślał swoją pozycję względem Boga. I na koniec chciałbym powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. Chrześcijanie ewangeliczni mówią, że słowo Boże jest najwyższym autorytetem. I tak ważne jest to, abyś je znał, znała, czytał, studiował, dociekał, co w nim jest. Po to, abyś mógł zweryfikować, czy ktoś nie mówi ci albo nie każe ci robić rzeczy sprzecznych z tym słowem. W ubiegłym roku była bardzo głośna decyzja w kręgach ludzi wierzących ewangelicznie, Kościół Zielonoświątkowy uznał, że kobiety mogą być starszymi, mogą nauczać. List Pawła do Tymoteusza mówi wyraźnie: Kobiecie nie pozwalam nauczać. Kościół Zielony, Zielonoświątkowy stwierdził: Słowo Boże nie jest dla nas autorytetem. My sami stanowimy autorytet. Dzisiaj Kościół Luterański ogłasza to samo: Kobiety u nas mogą być księżmi. Słowo Boże dla nich nie jest autorytetem. Kościół rzymsko-katolicki naucza też w wielu przypadkach sprzecznie ze Słowem Bożym. Mówią: Słowo Boże nie jest dla nas autorytetem. My sami stanowimy prawo, sami będziemy mówić, jak mają ludzie żyć. To, co powiedział Bóg, nie jest dla nas zbyt istotne. Zachęcam cię do tego, abyś czytał, czytała Słowo Boże, modlił się, modliła się do Boga o pokazanie prawdy. W księdze objawienia, w księdze apokalipsy jest takie wezwanie do ludzi, którzy są w systemie religijnym, który jest przeciw Bogu który zmienia Boże zasady, zmienia Boże przykazanie, i który grzeszy. I Bóg mówi: Wyjdź z niej, mój ludu, wyjdź. Jeżeli tkwa, trwasz, tkwisz w systemie, który naucza sprzecznie ze Słowem Bożym, który mówi o zasadach zbawienia wymyślonych przez ludzi, który mówi o tym, że Słowo Boże nie musi być już autorytetem, że Jacyś ludzie stawiają siebie w miejscu Boga i mówią, my powiemy wam, jak macie żyć. Słowo Boże jest przestarzałe. Jeżeli ktoś kwestionuje Słowo Boże, to kwestionuje samego Boga. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza, w 24 rozdziale czytamy, niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Możemy snuć różne interpretację, czego dotyczy ten fragment, jednak wydaje mi się, moim zdaniem jest to wezwanie do każdego, kto trwa w społeczności, która odchodzi od Słowa Bożego, która zaczyna brać inny autorytet. Coś innego jest ważniejsze od Słowa. Zachęcam, przemyśl ten fragment, módl się, wołaj do Pana, Ważne, aby Jezus Chrystus był dla Ciebie na pierwszym miejscu. Czasami niestety tak jest, a może tak jest na szczęście, że trzeba się przeciwstawić. Paweł, gdy pisał list do Koryntian, miał za złe wszystkim uczestnikom tej społeczności, że nie wyrzucili grzesznika. Wszystkim. To nie zależy tylko od starszych, od biskupów. Od przywódców społeczności. Każdy człowiek sam stanie przed Bogiem i odpowie za to, jak żył i komu ufał. Jeszcze jedną rzecz chciałbym dograć do tego odcinka, ponieważ na końcu zachęcałem do tego, jeżeli ktoś zobaczy z Was, jest w tych denominacjach czy w tych kościołach, w których naucza się sprzeczności ze słowem Bożym, aby wychodził z nich, to myślę, że muszę jeszcze na końcu powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Właśnie to przyszło mi do głowy, jak zacząłem montować ten odcinek. Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie, że nie ma samotnych chrześcijan. W Słowie Bożym, kiedy czytamy Nowy Testament, widzimy, że wszyscy chrześcijanie spotykali się w społecznościach. Dzisiejszy czas i sytuacja z COVID-em i postęp elektroniki i rozwój YouTube'a czasami daje taką pokusę, że ja mogę być samotnym chrześcijaninem. Czasami też różne sytuacje w społecznościach, zranienia jakieś też powodują, że zamykamy się i mówimy już nie chcę mieć nic do czynienia z ludźmi, ale to nie jest droga Boża. Pan Jezus mówi nam, każdemu, kto chce być Jego uczniem, mówi: Naśladuj mnie. Pan Jezus wybaczał i my też powinniśmy wybaczać ludziom, tym bardziej, braciom i siostrom w Chrystusie. I kiedy czytamy Nowy Testament, widzimy, że spotykali się wspólnie, spotykali się na łamaniu chleba. Spotykali się na modlitwie, chrześcijanie spotykali się wspólnie. Widzimy, że żyli razem i dzisiaj chrześcijanie powinni tym bardziej, mimo tych wszystkich przeciwności, żyć razem. Jeżeli jesteś w społeczności, która głosi dziwne nauki, wydają ci się sprzeczne ze słowem Bożym, popytaj innych chrześcijan, poszukaj innych nauczycieli, którzy te twoje wątpliwości rozwiną. Szukaj kościoła, szukaj społeczności, gdzie będzie zdrowa nauka, prawdziwa, głoszona Słowem Bożym. Mało jest takich kościołów w Polsce, ale są. Szukaj w okolicach. Możesz do nas napisać, czasami uda się kogoś polecić nam z okolicy, właśnie gdzie mieszkają ludzie z różnych miejsc w Polsce. Jeżeli by się okazało, że nie znajdziesz, Takiego miejsca, takiej społeczności, to być może trzeba się przeprowadzić. Widzimy, że Kościół powinien być jak rodzina, dlatego chrześcijanie nazywają się braćmi i siostrami. To nie jest takie powiedzonko, tylko to odzwierciedla to, jak powinniśmy żyć. Brat i siostra to powinien być ktoś najważniejszy. Brat i siostra w Chrystusie to powinien być ktoś najważniejszy, komu pomagamy z kim dzielimy się dobrymi i złymi chwilami, kogo wspieramy, ale też jesteśmy otwarci na napominanie nas o grzechach i sami też możemy dyskretnie czasem kogoś napomnieć. Jeżeli widzimy, że brat czy siostra grzeszy, powinniśmy się spotkać i porozmawiać. Dlaczego tak postępujesz? Czy zastanawiałeś, zastanawiałaś się nad tym, być może to jest grzech. Wszystkim nam zależy na tym, aby jak najwięcej osób było zbawionych, więc dlatego wspieramy się. Kościół to jest rodzina, która idzie razem za Chrystusem, stara się razem naśladować, zachęca się, wspiera siebie. Jeżeli jesteś sam, sama, zachęcam, szukaj Kościoła, musisz znaleźć Kościół. Oczywiście Kościół nie zbawia, Jezus Chrystus zbawia, ale w swojej miłości w swojej mądrości w swoim planie Bóg zaplanował kościół czyli bliskość ludzi jeżeli jesteś sam lub czasem słyszę o małżeństwach które są same bez kościoła uważaj ostatnio z jednym bratem rozmawiałem i poruszyliśmy taki wątek pan Jezus często porównuje chrześcijan do owiec Owca, kiedy jest w stadzie, jest dużo bardziej bezpieczna niż gdy jest sama. Jeżeli oddali się od stada, to jest bardzo, bardzo łatwym łupem dla wilków. Dlatego zachęcam Cię, szukaj społeczności lokalnej, musisz mieć taką społeczność, jeżeli chcesz żyć według tego, co mówi Pan Jezus. Byłoby wielką niekonsekwencją, gdybyś odrzucał albo odrzucała Nauczanie jakiegoś kościoła i postanowił albo postanowiła być samotnym chrześcijaninem. To też działanie wbrew Słowu Bożemu.